Przed chwilą zakończył się już szósty charytatywny koncert kolęd w wykonaniu uczniów czwartego LO imienia Stanisława Staszica. Jest to już tradycyjny koncert organizowany na początku stycznia o charakterze charytatywnym, gdzie młodzież prezentuje swoje umiejętności, talenty, swoje zdolności po to, żeby wspomóc bardziej potrzebujących uczniów. W tym roku sprzedawaliśmy razem z koncertem płytę, gdzie są kolędy w wykonaniu naszych uczniów. Jest to bardzo duży koncert, bardzo duża impreza, gdyż w przygotowaniach bierze udział kilkudziesięciu uczniów, bo to jest i cały zespół, orkiestra, chór, soliści, nauczyciele. Trzeba także przygotować oświetlenie, nagłośnienie, a więc jest to bardzo duże przedsięwzięcie, ale bardzo sprawnie przygotowywane przez uczniów i nauczycieli czwartego LO, szczególnie przez panie koordynatorki tego projektu, czyli panią Magdalenę Nowosielską i panią Annę Wojtu. Młodzież bardzo chętnie bierze udział. Przez te kilkanaście dni przygotowuje ten wieczór. To jest kilkanaście prób, kilkanaście wieczorów spędzonych tutaj na hali, żeby przypomnieć atmosferę świąt Bożego Narodzenia, pięknej Wigilii, ale także zebrać środki dla uczniów bardziej potrzebujących naszej szkoły.